Ponad 2 miliony złotych w pierwszym półroczu bieżącego roku odzyskał podlaski ZUS na skutek kontroli zwolnień lekarskich. Skontrolowano blisko 6300 osób. Wstrzymano w efekcie wypłatę 297 świadczeń chorobowych na kwotę ponad 430 tysięcy złotych. ZUS ma także obowiązek zmniejszyć świadczenie chorobowe do 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, gdy ustał tytuł ubezpieczenia. Z tego powodu od stycznia do czerwca 2024 roku w regionie obniżono wypłaty zasiłku chorobowego o ponad 1,8 miliona złotych. Niższe świadczenie otrzymało 628 osób. Czas zwolnienia lekarskiego nie jest czasem, którym ubezpieczony może swobodnie dysponować, tak jak na przykład urlopem wypoczynkowym. Ubezpieczony niezdolny do pracy z powodu choroby może wykonywać jedynie zwykłe czynności życia codziennego oraz czynności związane z jego stanem zdrowia, czyli na przykład może udać się na wizytę do lekarza, do apteki bądź po codzienne zakupy żywnościowe. Osoby, które wykonują pracę zarobkową w okresie orzeczonej niezdolności do pracy lub wykorzystują zwolnienie lekarskie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia, tracą prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia. W takich sytuacjach ZUS wstrzymuje wypłatę świadczenia, a jeżeli zostało już wypłacone, nakazuje jego zwrot. Natomiast przy kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, jeśli okaże się, że osoba sprawdzana przez lekarza orzecznika ZUS-u jest już zdrowa, to dochodzi do skrócenia zwolnienia lekarskiego. W takiej sytuacji ubezpieczony zachowuje prawo do zasiłku chorobowego tylko do dnia badania. W województwie podlaskim w trakcie kontroli zwolnień świadczeniobiorcy przyłapani zostali na pracy zarobkowej, remontach, imprezach towarzyskich czy wyjazdach na wakacje. Z zasiłkiem chorobowym musiała pożegnać się ubezpieczona, która będąc na zwolnieniu lekarskim bawiła się na wieczorze panińskim swojej koleżanki. Inna pani w okresie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego była sprzedawcą w sklepie kuzyna. Coraz częściej ZUS, dobierając osoby do kontroli, opiera się na donosach.